Pozdrawiam serdecznie. Runda. Don King ma takie powiedzenie only in America, czyli tylko w Ameryce, natomiast chyba przechodzi sam siebie, jeśli chodzi o wszystko, co się dzieje z walką, która będzie, nie będzie, przeciwnik leci. Obrońca tytułu. Jaki to nie byłby śmieszny tytuł, to w dalszym ciągu Manuel Czartym, obrońcą tytułu regularnego, o tym za chwilę ciągle jest, nie wiadomo. Leci, nie leci, o tym więcej. Natomiast jeśli uda się przewalić to Donowi Kingowi, to oznacza, że boks stał się czymś znacznie gorszym niż na przykład Wolna Amerykanka, gdzie wszystko jest od początku do końca ustawiane błyskawicznie, bo tak jak obiecałem, runda. Wszyscy doskonale wiemy, ci, którzy interesują się boksem, że Don King usiłuje zrobić galę 29, czyli piątek, czyli praktycznie zaraz, 72 godziny. Gdzie chce zrobić tą galę, to też trudno w tym momencie powiedzieć. Rozmawiałem z kolegami z Niemiec dosłownie kilkadziesiąt minut temu, którzy mówią, w kontrakcie jest napisane, że Mahmud Czar walczy w piątek, ten piątek, który będzie w Hollywood, w kasino, Hard Rock Casino. Natomiast Don King również mówił nam, że być może będzie walka w Hard Rock Casino, które również jest w Las Vegas. W jednym i w drugim miejscu kompletnie nic nie wiedzą na temat tej walki. Sprawdziłem oba miejsca, wszedłem na strony internetowe. Nie ma żadnej zapowiedzi w dziale cyrk, w dziale boks, w dziale entertainment. Nie ma w ogóle niczego takiego. Zacznijmy w ogóle od początku, czyli dlaczego ta walka jest, czy będzie, czy nie jest walką śmieszną. Mówimy o walce Manuela Czara, który nie walczył od 3 lat. Mahmuda Czara właściwie, Manuel to takie bardziej z Niemiec strony, jego imię lepiej brzmi, szczególnie obecnie niż Mahmud. Nie walczył od 2017 roku, czyli 4 lata. Jeśli chodzi o jego rywala, nie walczył od 2018 roku, czyli 3 lata. Nikt nie wie, kim jest Trevor Bryan, nikt tak naprawdę nie interesuje się, kim jest aktualny, regularny mistrz świata, czyli pan Mahmud Czar z Syrii, mieszkający w Köln, znany z wielu rzeczy, między innymi z tego, że 6 lat temu został 4-krotnie postrzelony w żołądek, 9 dni później. To też taka ciekawa sytuacja, bo był postrzelony przez jakiegoś facebookowego hejtera, tak w każdym razie twierdzi telewizja. Tak twierdzą koledzy w Niemczech, postrzeli się na Facebooku, Czar powiedział, no to przyjdź, to ja ci pokażę. Ten przyszedł, strzelił mu 4 razy w żołądek. 9 miesięcy później był z powrotem na ringu. W międzyczasie 2 operacje biodra, 2 dosłownie, gość ma 37 lat. To jest mistrz świata wagi ciężkiej, byście nie mieli żadnej wątpliwości. Z drugiej strony ten Trevor Bryan, Dona Kinga, 20-0, ale jakieś tam gale, tu Meksyko, tu Tijuana, takie czy inne. W każdym razie szarą murę, zagęszczenie straszne informacji ze strony Kinga. Jeden i drugi nie ma żadnego znaczenia w boksie wagi ciężkiej. Jak wielkiego nie ma znaczenia, nawet WBA, ta najśmieszniejsza organizacja boksu zawodowego w historii, z tego się śmieje, no bo jeżeli gość jest jej mistrzem, natomiast uznają, że w walce, że obowiązkowym rywalem jest Sasza Powietkin, mimo że teoretycznie według przepisów WBA Sasza Powietkin był pod Manuelem Mahmudem Czarem, to jednak w 2018 roku to on został obowiązkowym rywalem, czyli sama WBA mówi, ok, masz tam ten tytuł, siedź tam. W międzyczasie Mahmud Czar, łapany na dopingu, przenosi swoją karierę do Rosji. Rabiński z jakiegoś powodu nagle go bardzo lubi, organizuje mu jedną walkę za drugą. W międzyczasie Sasza Powietkin go absolutnie kompromituje. No i teraz doszliśmy do tego momentu, w którym nic nie wiemy. Errol Ceylan, czyli menedżer Mahmuda, mówi, że w rozmowie z niemieckimi dziennikarzami mówi, że to w ogóle od początku jest paranoja. Nie wiem kompletnie, o co chodzi. Nie mam danych, nie dano nam biletów. Tak naprawdę nie wiemy, czy mamy lecieć, czy nie mamy lecieć. Do tego jeszcze Don King załatwił nam wizę turystyczną. Doskonale wiedząc, że na turystycznej walce, na turystycznej wizie nie można walczyć. Spróbowałem załatwić wizę pracowniczą, tak zwaną P1. Może się uda, może nie wylecę. Mówimy o walce o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Nie jakieś tam walce w remizie i tak dalej, które są lepiej organizowane, czyli
Nie wiem, bo do dzisiejszego dnia tak naprawdę nikt nie wie. Część dziennikarzy podawała wczoraj, że już wczoraj wyleciał, to jest nieprawda. Mahmud Czar na ten pojedynek, no, ale gdzie on poleci, z kim on się spotka? Kasyna nie wiedzą, co jest grane. Don King kombinuje, żeby wsadzić tego kiedyś fajnego, w porządku gościa, natomiast dzisiaj na pewno nie mającego żadnego sensu jako ewentualnego rywala, no bo Bermain Stivern jako rywal w walce o tytuł mistrza świata, to doskonale wszystko wiemy. Ciekaw jestem, czy w ogóle wyleciał, czy nie wyleci, bo King dobrał to doskonale. Errol Ceylan, czyli turecki promotor Syryjczyka, to też jest fajne, pracujący w Niemczech. Turecki promotor Syryjczyka w Niemczech, nie ma pieniędzy, na początku roku zwolnił praktycznie wszystkich swoich zawodników. Tutaj w ciemno musi wyłożyć paręnaście tysięcy dolarów, polecieć, nie wiem, czy mu starczy na wynajem samochodu. Takiej zmyły to ja jeszcze w życiu nie widziałem, bez względu na to, czy ta walka się odbędzie, czy nie. Ona nie ma żadnego sensu, a sankcjonuje to WBA. I tu jest mój punkt końcowy. WBA pozwalająca na coś takiego. Prezydent Mendoza mówiący, że jeżeli się nie stawi zawodnik, jeśli według kontrakt nie zostanie dopięty, no to tracisz miejsce w rankingu. Do tego jeszcze muszę dorzucić, Don King wygrał ten przetarg sumą 2 milionów dolarów, których jeszcze nie zapłacił. Tych pieniędzy jeszcze nie ma. To też jest kolejny przykład, czym jest dzisiaj WBA. Pozwala na walkę, gdzie te sanction and fee, czyli 2 miliony dolarów, tych pieniędzy jeszcze nie ma. Wierząc, że Don King te pieniądze kiedyś zapłaci. Don King, kiedy wygrał, to stwierdził, że wszyscy na pewno na to się rzucił, opowiadał Arabia Saudyjska, na bankowo, Las Vegas, mamy już tutaj wszystko poukładane. Okazuje się, że nic nie jest poukładane. Jestem ciekaw, bo dzisiaj wrzuciła Fight, taka dosyć znana strona streamingowa zajmująca się boksem Stanów Zjednoczonych, wrzuciła kolejny plakat z tego pojedynku. Chciałbym go zobaczyć. Chciałbym zobaczyć przede wszystkim, jak panowie się będą później dzielić pieniędzmi, których nie ma. Pozdrawiam was serdecznie. Only in America. Czyli jednym słowem, cyrk a la Don King.